Mirosława Romanowska, mieszkanka wsi z Krwilno, przychodzi na komisariat policji, by złożyć zawiadomienie o zaginięciu jej byłego męża. Mężczyzna miał wyjść z domu 13 grudnia 2001 roku, następnie zjawić się w nim jeszcze raz tydzień później. Od 20 grudnia nie dawał już żadnych oznak życia i nie kontaktował się z bliskimi. Cała rodzina zaangażowała się w poszukiwania mężczyzny, jednak okazały się być one bezskuteczne. Rok później ciało zaginionego zostanie znalezione w garażu znajdującym się na jego posesji. Kto zabił Stanisława Romanowskiego? Zostań i posłuchaj. Mirosława Romanowska pochodzi z chłopskiej rodziny. Urodziła się 29 kwietnia 1957 roku. Jej rodzice, Irena i Lucek, mieli jeszcze dwoje dzieci syna i córkę. Była to prosta, ale pełna szacunku i miłości rodzina. Pan Lucjan, jako głowa rodziny, dbał o nią najlepiej jak mógł. Kochał swoją żonę. Bardzo rzadko się kłócili. Był znany z poczucia humoru. Każdą ciężką sytuację rozwiązywał z uśmiechem na ustach. Mirosława od małego wolała Towarzystwo Chłopców. Jej zainteresowania były bardziej męskie. Lubiła bawić się samochodami czy kolejkami. Zamiast Lalek na półkach w jej pokoju stały figurki marynarzy czy żołnierzy. Była również mądrą dziewczynką. Uczyła się dobrze, a zachowanie miała zawsze wzorowe. Na prośbę ojca rozpoczęła naukę w liceum medycznym. Jej tato marzył o tym, by córka została pielęgniarką. Jednak już po pierwszym semestrze musiała zrezygnować ze szkoły. Gdy miała 15 lat, umarł pan Lucjan. Mężczyzna zawsze był chorowity, miewał problemy z żołądkiem. Pani Irena gotowała mu nawet specjalne posiłki, by złagodzić jego dolegliwości. Ostatecznie pan Romanowski zmarł na atak serca. Informacja o śmierci Taty początkowo nie wywołała u Mirosławy szoku czy rozpaczy, przyjęła ją całkiem spokojnie. Dopiero po kilku dniach doszło do niej, co tak naprawdę się wydarzyło. To właśnie też od tego momentu zaczęły się jej problemy ze zdrowiem. Przede wszystkim nie radziła sobie psychicznie ze stratą ojca, była z nim bardzo mocno związana. Przez kolejny rok leczyła się z powodu depresji. Zaczęły się również ogromne bóle głowy, które pojawiały się głównie wtedy, gdy Mirosława była w sytuacji stresowej. Kobieta po jakimś czasie zdała egzaminy, ale przyniosła się do liceum ekonomicznego, które również udało jej się ukończyć. Nie pracowała jednak za długo w zawodzie, praktycznie wcale. Musiała przejść na rentę, ponieważ podczas pobytu na oddziale neurologii i neurochirurgii została zdiagnozowana u niej epilepsja. Od tamtej pory jest na lekach przeciwbólowych, przeciwpadaczkowych. Zostało jej również przepisane relanium. Mirosława widocznie odziedziczyła potacie problemy ze zdrowiem, ponieważ oprócz padaczki i depresji cierpiała też na wrzody żołądka czy zachwiania równowagi. Jednak tych ostatnich chorób już nie leczyła. Twierdziła, że nie miała na to czasu. Pomimo tego, że nie była oficjalnie zdolna do pracy, to pracowała fizycznie w gospodarstwie swoich rodziców. Według sąsiadów ich inwentarz uchodził za dość zasobny. Sam budynek był, okazały, duży, murowany, ze strychem, garażem, ale i też kurnikiem. Pomimo, że od śmierci pana Lucjana minęło już trzy lata, to Mirosława nadal mieszkała w domu rodzinnym. Czuła, że to jej obowiązek, by zajmować się osamotnioną mamą. Z tyłu głowy jednak miała myśl, że to czas, by założyć już własną rodzinę. Za wzór idealnego partnera stawiała sobie zawsze swojego ojca. Chciałaby jej mąż był tak samo jak pan Lucjan domatorem, aby szanował zarówno Mirosławę, jak i ich wspólne dzieci. Kobieta miała już za sobą kilka związków. Gdy poznała Andrzeja, myślała, że to właśnie ten. Kochała go, ale nie mogła z nim być. Mężczyzna zaczynał właśnie studia w wyższej szkole chorążych pożarnictwa w Poznaniu. Namawiał Mirosławę, by wyjechała razem z nim, by mogli wspólnie zamieszkać, jednak kobieta nie zgodziła się. Nie chciała opuszczać rodzinnego domu, opuszczać swojej chorej matki. Andrzej jednak nie dawał za wygraną. Oświadczył się Mirosławie w nadziei, że. Może tak poważna deklaracja ją przekona? Kobieta oczywiście zgodziła się wyjść za swoją miłość, jednak chciała najpierw skończyć szkołę. Mężczyzna załamał się. Wywiązała się między nimi wielka awantura. Po dwóch tygodniach Mirosława dowiedziała się, że Andrzej nie żyje. Wjechał swoim motocyklem prosto pod wóz strażacki. Zginął na miejscu. Dla kobiety to był cios. Trzy lata temu pochowała ojca, udało jej się jako tako pozbierać na nowo, a teraz znowu taka tragedia. Poczuła ogromną pustkę. Zaczęła nawet obwiniać swoją mamę, że nie może ułożyć sobie życia, tylko musi tkwić przy niej i się nią zajmować. W Mirosławie zaczęła rosnąć złość na cały świat. Jednak nie żaliła się nikomu. Trzymała w sobie cały ten żal. Cierpienie towarzyszyło jej każdego kolejnego dnia. To był też czas, kiedy kobieta zaczęła stosować strategię wycofywania, będzie ją stosować przez kolejne lata swojego życia. Chodziło o to, że Mirosława wmawiała sobie, że nikt jej nie słucha, że jej problemy nikogo nie obchodzą, i gdy zauważała, że podczas rozmowy z drugą osobą ta się nie skupia zbyt wystarczająco, to Mirosława przestawała mówić. Zamykała się w sobie, bo nie widziała sensu, by cokolwiek mówi, skoro i tak nikt jej nie słucha. Dlatego o swoim życiu nie mówiła nikomu. Wszystko, co ją dręczyło, trzymała dla siebie. Dwa lata po śmierci Andrzeja poznała o 8 lat starszego Staszka. Mirosława pracowała wtedy w skupie trzody chlewnej. Mężczyzna jako rolnik potrzebował paszy czy opału. Każdy go znał. Wszystkie koleżanki Mirki się w nim kochały. Był dobrą partią. Pochodził ze znanej w okolicy rodziny, która uważana była za jednych z najbogatszych gospodarzy we wsi. Ojciec Stanisława miał gospodarstwo, ale dodatkowo prowadził sklep wielobranżowy. I to właśnie Stanisław Romanowski, najlepsza partia w okolicy, a nawet w gminie, upatrzył sobie Mirosławę i zaczął ją podrywać. Zapraszał ją na obiady, na dancingi, bardzo się starał. Chciał zaimponować kobiecie swoimi pieniędzmi. Jednak Mirosława była inna niż kobiety, z którymi spotykał się wcześniej. Jego dotychczasowe znajome prowadziły raczej rozrywkowy tryb życia. Często miały już mężów, a nawet i dzieci. Były to przygody na jedną noc. Przypadkowy seks po ogromnych ilościach wódki. Staszek myślał, że tak też będzie z Mirosławą. Jednak ona okazała się być inna. Porządna, grzeczna, elegancka, szanowała siebie i swoją reputację. Imponowało to mężczyźnie. Mirosława oczywiście wiedziała, w jakim towarzystwie obraca się Staszek. Miała jednak nadzieję, że udaje się zrobić z niego kulturalnego człowieka. Czasami wydawał jej się być zagubiony, dlatego wyznaczyła sobie za cel nawrócenia go na dobrą drogę. Czuła się z nim dobrze. Związek z taką szychą jak Staszek nie sprawił, że Mirosława stała się wyniosła i chodziła z głową wysoko podniesioną do góry. Zachowywała się tak samo jak zawsze. Ludzie mówili, że ładna z nich para on blondyn, ona brunetka Staszek nie był typowym przystojniakiem nadrabiał dużo gadką i swoim statusem materialnym miał trzy razy złamany nos i wiele blizn na twarzy. Spowodowane były albo bójką, albo upadkami, które zdarzały mu się po Gdzie się przewrócił, tam już leżał, dopóki nie wytrzeźwiał. Mirka wiele razy się za niego wstydziła. Staszek był bardzo pewny siebie, wyśmiewał się z innych, z ich postawy czy ubioru. Siebie natomiast uważał za ideał. Na Mirosławę nie powiedział nigdy złego słowa. W Wielki post Staszek oświadczył się Mirce. Zrobił to na oczach swoich rodziców i mamy Mirosławy. Kobieta czuła, że powinna już wyjść za mąż. Rodzice Staszka bardzo chwalili swoją przyszłą synową. Wiedzieli, że ma na ich syna bardzo dobry wpływ. Uważali, że jest zdolna, silna. Mieli nadzieję, że udaje się zmienić hulaszczy tryb życia Staszka. I tak oto w wieku 22 lat Mirosława staje się panią Romanowską. Początkowo państwo młodzi zamieszkali u rodziców Staszka. Młode małżeństwo zajmowało górną część domu, która składała się z jednego dużego pokoju, kuchni, łazienki i korytarza. To właśnie tutaj przyszły na świat ich dwie córki. W międzyczasie młodzi budowali swój własny dom w Skrwilnie, na skraju wsi, z dala od towarzystwa. Panowała tam cisza i spokój. Mirosława mieszkanie z Teściami będzie później oceniać jako ciężkie. Wspomina, że ich dom był zimny, nie było tam rodzinnej atmosfery. Szanowała Teścia, który choć miał również problem z alkoholem, to Troszczył się o nią, traktował ją jak córkę. Dużo jej pomagał. Mirosława chcąc się odwdzięczyć, sprzedawała w jego sklepie, zajmowała się obsługą klienta i dbała o czystość. I o ile teść ją szanował, to już teściowa nie cierpiała swojej synowej. Starsza pani Romanowska uwielbiała się nad sobą użalać, a jeszcze bardziej uwielbiała, gdy ktoś słuchał i podzielał jej żale. Osoby, które chciały to robić, były jej oczkami w głowie, a te, które nie chciały podzielać jej smutków, traktowała jak największego wroga. Pani Romanowska żaliła się na męża, na to, że ma kochanki, że jest dla niej niedobry, że wszystkie pieniądze wydaje na alkohol i kobiety. Mirosława słuchała problemów teściowej, jednak do czasu, gdy jasno powiedziała mamie Staszka, że już ma dość, zaczęły się problemy. Uważała Mirkę za złą żonę. Staszek był syneczkiem mamusi. Jego ojciec chciał syn się w końcu ustatkował. Fakt, że mieli dużo pieniędzy, do których dostęp miał też Staszek, nie pomagał w ukształtowaniu syna. I o ile młody człowiek bez zobowiązań ma prawo się wyszaleć, zapominając o wszelkich granicach, to już pewne rzeczy dla dorosłego mężczyzny, który ma założyć rodzinę, nie wypada robić. Zmiana statusu cywilnego oraz posiadanie dzieci nie wniosły do życia Staszka większych zmian. Każdy w okolicy wiedział, że młody Romanowski lubi się dobrze zabawić. Koledzy, którzy mieli ochotę na dobrą imprezę, zgłaszali się do Staszka, bo słynął on z zabawy do upadłego, a przy tym lubił stawiać innym. Gdy mężczyzna żył pełnią życia, Mirosława musiała zajmować się budową ich domu, doglądała robotników, karmiła ich, pilnowała, sprawdzała, czy wszystko idzie jak należy. Oprócz tego pilnowała również gospodarstwa. Państwo romanowscy zajmowali się hodowlą trzody chlewnej i byków. Natłok obowiązków oraz atmosfera w domu nie sprzyjała Mirosławie. Kobieta marzyła, by móc w końcu przeprowadzić się na swoje. Jednak zmiana miejsca zamieszkania, jak się później okazało, nic nie zmieniła. Mirosława miała nadzieję, że skoro ich dom jest oddalony o kilka kilometrów od najbliższego baru, to mąż nie będzie tak dużo pił i jego hulaszczy tryb życia się skończy. Jednak skoro Staszek nie mógł chodzić do barów, to zaczął do nich jeździć. Gdyby tego było mało, do domu wracał autem popijanemu. Problem z alkoholem Staszka to nie jedyna udręka, z którą Musiała się mierzyć Mirosława. Wódka sprawiała, że mężczyzna miał ogromną ochotę na seks. Kobieta nie miała wtedy wiele do powiedzenia: czy miała chęć się kochać, czy nie, nie miało to znaczenia. Staszek zmuszał swoją żonę do seksu. Później regularnie ją gwałcił, dzień w dzień. Zaczął to robić jeszcze, gdy mieszkali u jego rodziców. Zaciągał ją wtedy siłą do piwnicy, bo tam było najbezpieczniej. Gdy się przeprowadzili na swoje, również robił to w suterenie. Wcześniej chciał się ukrywać przed rodzicami, a później przed córkami. Staszek krzyczał dotąd, dopóki żona nie zeszła z nim na dół. Mirosława godziła się, by tylko dziewczynki miały spokój i nie musiały słuchać ich kłótni. Wiedziała, że gdy będzie się sprzeciwiać, to mąż stanie się jeszcze bardziej agresywny. Staszkowi nie przeszkadzało to, że żona podczas seksu wyrywa się, płacze, przegryza palce, wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej podniecał go fakt, że ma nad żoną taką przewagę. Załatwiał wszystko w Dziesięć minut, a gdy było już po wszystkim, to szedł pić dalej lub kładł się spać. Zostawiał Mirosławę samą w piwnicy, bo już nie była mu potrzebna. Dla kobiety te kilkanaście minut trwało jak wieczność. Zazwyczaj ubierała się i po cichu szła do łazienki, by zmyć z siebie cały ten brud. Podczas kąpieli wypłakiwała z siebie cały żal. Dopiero gdy się uspokoiła, szła do dzieci i udawała, że wszystko jest w porządku, że nic się nie stało. Staszek gwałcił żonę nawet wtedy, gdy była w drugiej ciąży. Nie przeszkadzało mu to. Gwałt na ciężarnej był powodem, dla którego ich młodsza córka Monika urodziła się dwa miesiące przed planowanym porodem. Na szczęście nie wpłynęło to na jej późniejszy rozwój. Mężczyzna przy obcych traktował żonę niemal idealnie. Wszyscy myśleli, że to takie zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Nikt nawet by nie uwierzył w to, jaki horror przeżywa Mirosława w ich czterech ścianach. Staszek był o nią bardzo zazdrosny. Nie mogła z nikim rozmawiać. On mógł to robić oczywiście dowoli, ale gdy ktoś tylko uśmiechnął się do Mirki, ten już się denerwował i uważał, że to na pewno jej kochanek. Wielokrotnie policja chciała zabierać Staszka na izbę wytrzeźwień, ale Mirosława nie pozwalała na to. Nie chciała, by wszyscy dowiedzieli się, że ma w domu pijaka. Wstydziła się, że ludzie będą myśleć, że pije razem z nim. W oczach innych uchodziła za zaradną, szanowaną i przedsiębiorczą. Nie chciała, by pijaństwo męża sprawiło, że straci w oczach innych. Chciała utrzymać swoją pozycję. W 1996 roku. Złożyła do prokuratury w Rypinie wniosek o poddanie męża leczeniu odwykowemu. Jednak ten wniosek prokuratura oddaliła. Dwa lata później pojechała do szpitala z rozbitą głową. Przyznała się, że to jej mąż to zrobił. Jednak kobieta nie złożyła doniesienia, więc nie wszczęto dochodzenia. Składała takie doniesienia już trzynaście razy wcześniej, jednak za każdym razem je wycofywała, bo miała nadzieję, że coś się zmieni. Później prokuratura już nawet nie chciała ich przyjmować. Dlatego tym razem również nie składała oficjalnego zawiadomienia, bo wiedziała, że to nie ma sensu. Mirosława czuła się w obowiązku być z mężem. Rozwód nie wchodził w grę. W końcu przyrzekała przed Bogiem i ta obietnica była dla niej święta. Mirosława nadal miała nadzieję, że mąż się zmieni i wszystko będzie dobrze. Jednak mijały dni. Tygodnie a nie zmieniało się nic. Kobieta nie rozmawiała z nikim o swoich problemach, nie zwierzała się matce czy rodzeństwu. Mirosława nie mogła zrozumieć, skąd zachowanie jej męża. Przecież jej ojciec tak się nie zachowywał. Z narastającego stresu coraz bardziej bolała ją głowa. Codziennie miała migreny, gdy w małżeństwie był spokój, Mijały jak ręką odjął, ale gdy tylko Staszek wracał pijany, to wracały ze zdwojoną siłą. Stosowało ją to, że może zajść w kolejną ciążę. Nie chciała sprowadzać nowego życia na świat i skazywać dziecko na taki los. Gdy miesiączka spóźniała się kilka dni, to była przerażona. Antykoncepcja nie wchodziła w grę, ponieważ stosowała wiele tabletek na jej bóle głowy i mogła wpaść w anemię. Nie chciała ryzykować, więc stosowała naturalne metody. Sprawdzając dni płodne. Przyniosło to zamierzony skutek, ponieważ w ciążę kolejną już nie zaszła. Romanowscy nie mogli narzekać na brak pieniędzy, jednak pan domu nie garnął się do pracy. Mirosława musiała zadbać o budżet domowy. Potrzeby męża stale rosły, a ona musiała pożyczać pieniądze od mamy lub wspomagać się kredytami z banku. Początkowo źródłem ich dochodu była hodowla trzody chlewnej na ich gospodarstwie. Jednak po czasie przynosiło to niewystarczającą ilość pieniędzy. Mirosława zdecydowała, że musi otworzyć coś swojego, by zarobić. Miała dość tego, że jej mama odejmowała sobie od ust, by wspomóc córkę, a Staszek wszystko przepijał. Na początku Mirosława wynajęła jedną ze swoich obór zakładom mięsnym. Po kilku miesiącach wzięła kredyt i została swoim własnym szefem. Założyła sprzedaż i skup zwierząt rzeźnych. To były ciężkie czasy dla rolników, by wyhodować swoje zwierzęta, a co dopiero je sprzedać. Dzięki znajomościom i przychylnym ludziom udało się Mirosławie wejść na rynek. Ten interes przyniósł Romanowskim bardzo poważne pieniądze. Praca była dla Mirosławy odskocznią, ukojeniem. Nie miała czasu myśleć o tym, co dzieje się w domu, lub zastanawiać się nad swoim życiem? Mirosława robiła wszystko sama, choć oficjalnie to jej mąż był właścicielem firmy, bo kobieta była od 20 roku życia na ręce i nie mogła podejmować zatrudnienia. Została więc pełnomocnikiem, dzięki czemu mogła podejmować decyzje i wszystko organizować. Staszka praca była bardziej symulacją, zajmowała mu około jednej godziny dziennie. Przychodził, porządził sobie, powydawał polecenia. A później szedł z kolegami na tak zwane piwo po pracy. Romanowscy dzięki pracy Mirosławy dorobili się kilku samochodów, wykończyli dom. Kobieta urządziła swoim córkom ich pokój dokładnie tak jak chciały i marzyły. Sąsiedzi zazdrościli im takiego wysokiego standardu życia, nie zdając sobie sprawy z tego, jaką gehennę kobieta przechodzi w domu. Karolina i Monika, córki Romanowskich, były grzecznymi dziewczynkami. Bardzo dobrze się uczyły. Funkcjonowały według ustalonych zasad. Ich jedynym obowiązkiem była nauka. Oczywiście mogły się bawić czy wychodzić do koleżanek, jednak najważniejsze było przygotowanie się do szkoły. Dziewczynki kochały swojego tatę, jednak bały się go. Mężczyzna nie interesował się zbytnio życiem córek, nie chodził na wywiadówki. Nie wiedział nawet, w której są klasie. Mirosława robiła wszystko, by jej córki nie widziały tego, jak znęca się nad nią Staszek. Nie opowiadała im o tym, co ją spotyka ze strony ich taty. Nie chciała, by straciły do niego szacunek. Nie chciała też zniechęcać dziewczynek do innych mężczyzn. Staszek zabronił mówić córkom w szkole o tym, co dzieje się w domu. Monika i Karolina milczały i nie mówiły nic ani ciociom, ani babciom. Sama obecność męża paraliżowała Mirosławę. Gdy tylko go widziała, ogarniał ją strach i obrzydzenie. Robiła więc wszystko, by unikać jego obecności. Rzucała się w wir pracy, a gdy pracy już nie było, to wychodziła z domu, by tylko go nie spotkać. Po trzech latach wspólnego mieszkania w jednym domu, w jednym pokoju, Mirosława zadecydowała, że muszą mieć oddzielne sypialnie. Gdy Staszek wracał do domu pijany, nie potrafił dojść do łazienki, więc załatwiał się tam, gdzie akurat stał czy leżał. Mirosława nieraz miała mocz na łóżku czy na ubraniach. Zdenerwowana postanowiła rozwiązać ten problem i przydzieliła im osobne pokoje. W każdym stało łóżko, szafa i sprzęt telewizyjny. Rodzice Staszka zdawali sobie doskonale sprawę z tego, do czego ich syn jest zdolny. O ile teść współczuł Mirosławie, to Teściowa była raczej powściągliwa w pocieszaniu. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie mówiła, że to synowa nie radzi sobie z mężem. Radziła jej, by kupiła kajdanki, i gdy Staszek wróci znowu pijany. Tymirosowa miała go przykuć nimi do kaloryfera. Mama Staszka doświadczyła nieraz przemocy ze strony swojego syna. Mało tego, potrafiła się tym chwalić synowej. Nieraz opowiadała, że Staszek wyrzucił przez okno szafę, czy że uderzył ją tak, że spadła ze schodów. Mężczyzna leczył się psychiatrycznie w Lipinie. Był tam hospitalizowany a aż cztery razy, jednak po każdym wyjściu ze szpitala wszystko wracało do normy. Nie brał leków i znowu pił. Nigdy jednak nie zdecydował się na specjalistyczny odwyk. Mirosława miała dość zachowania męża. Zdecydowała, że po 20 latach małżeństwa czas wnieść pozew o rozwód z wyłącznej winy męża. Była jeszcze młoda, miała szansę ułożyć sobie życie na nowo z kimś, kto będzie ją szanował. W jej rodzinie nie było nigdy rozwodów. Ten miał być pierwszy. Nie mówiąc nic mężowi, złożyła papiery do sądu. Staszek, gdy otrzymał pismo, zrobił w domu takie piekło, że Mirosława z Turkami musiała uciekać na kilka dni do jego siostry. Dopiero wtedy siostra Staszka o wszystkim się dowiedziała i przejrzała na oczy, jakim katem był jej własny brat. Za namową męża Mirosława wycofała pozew, obiecała mu, że jeszcze wszystko sobie przemyśli. Z tej okazji mężczyzna przez równy tydzień pił z radości. Chwalił się wszystkim, że udało mu się pogodzić z żoną i wybić jej z głowy pomysł o rozwodzie. Córki Romanowskich zdążyły dorosnąć, uczyły się i mieszkały w Bydgoszczy. Kobiety doskonale wiedziały, jaka panowała atmosfera między ich rodzicami. Monika będzie wspominać, że gdy mieszkała jeszcze z rodzicami, to trzymały przy łóżku jakiś przedmiot do obrony, w razie gdyby ojciec je zaatakował. Pijaństwo ojca oraz awantury, które Wszczynał po alkoholu, było już dla nich normalnością. Staszek nie wykorzystał szansy danej mu przez Mirosławę. Tym razem kobieta nie ugięła się pod jego prośbami i obietnicami. Wiedziała, że samej będzie jej ciężko, dlatego wynajęła adwokata. Prawnik doradził swojej klientce, aby przed sprawą w sądzie spróbowała ustalić wszystko z mężem, zaproponować podział majątku. Jednak Staszek nie chciał nawet o tym słyszeć. Pomimo, że już dawno mieszkali osobno i nic ich nie łączyło, to rozwód uderzał w jego męską dumę. Minął rok pełen kłótni, awantur, podejmowanych prób porozumienia. Dopiero po tym czasie Staszek zgodził się na oficjalne zakończenie małżeństwa. 30 listopada 1999 roku sąd oficjalnie orzekł o rozpadzie małżeństwa. Mirosława chciałaby nastąpił on tylko i wyłącznie z winy męża, jednak ten uprosił, by rozwód nastąpił bez orzekania o winie, choć Para była formalnie już po rozwodzie, to nadal mieszkali razem. Najbliżsi o rozstaniu romanowskich dowiedzieli się dopiero po fakcie. Mirosława zdecydowała, że będzie mieszkać z mężem, dopóki ich córki nie skończą studiować, bo sam Staszek nie chciał słuchać o tym, żeby miał się wyprowadzić. Choć same dziewczyny namawiały matkę, by wyprowadziła się i zamieszkała razem z nimi, to kobieta nie chciała. Musiała się w końcu zajmować swoją mamą. Mirosława siedem lat wcześniej sprzedała swoją firmę, a Staszek w międzyczasie znalazł kupca na gospodarstwo. Sprzedał je za dobre pieniądze. Chciał podzielić się zyskiem z byłą żoną, jednak ta uznała, że... Najlepiej będzie, jak rozdysponują tę kwotę pomiędzy ich córki. I tak oto każda z nich otrzymała po 800 milionów. Na dzisiejsze to około 80 tysięcy. Jednak ich sytuacja materialna jeszcze przed rozwodem bardzo się pogorszyła. Popadli w długi. Zakłady, do których Romanowscy dostarczały mięso, zbankrutowały. Stracili na tym około 92 tysięcy złotych. Utrzymywali się tylko z rent. Mirosława miała jej 676 złotych, a Stanisław 460. Byli zmuszeni wyprzedawać swój majątek. Sprzedali chlewnie, samochody, ziemię należącą do ojca Mirosławy. Pieniądze z tego Staszek głównie przepijał. Kobiecie udało się uratować 16 tysięcy złotych, które wpłaciła na książeczkę córek. Staszkowi coraz bardziej brakowało pieniędzy. Jego kolejnym pomysłem na wzbogacenie się Miała być sprzedaż ich wspólnego domu. Kobieta snuła nawet w tajemnicy plan, by uciec od męża razem z córkami. Szukała dla nich małego domku na Śląsku. Dziewczyny postanowiły, że pieniądze, które otrzymały od ojca, przeznaczą na ich wspólny dom. Mirosława utrzymywała się tylko z renty, ale wystarczało jej na życie. Kobieta nie chciała nic od męża. Chciała zostawić mój wspólnie wybudowany dom. I uciec. Znalazła samochód, który miałby je przewieźć, zamówiła go na konkretny termin. Jednak Staszek o wszystkim się dowiedział. Okazało się, że kierowca miał wspólnego znajomego z Romanowskim, i wieść o planie Mirosławy szybko doszła do mężczyzny. Zaliczka na transport przepadła, bo Staszek go odwołał. Z domku na Śląsku kobieta też musiała zrezygnować. Przez kilka następnych dni w ich domu była ogromna awantura. Mężczyzna nie mógł znieść, że jego była żona chciała od niego uciec razem z dziećmi. Sam rozwód sprawił, że ataki Staszka na córkę i żonę były coraz częstsze. Nie przestawał pić. Często po pijanemu uderzał w zamknięte drzwi i krzyczał, że je wszystkie pozabija. W takiej atmosferze Mirosława z Turkami żyła aż do grudnia 2001 roku. Ich codzienność... Zakłóciło nagłe zniknięcie mężczyzny. Na początku 2002 roku Mirosława złożyła doniesienie na policję o zaginięciu swojego byłego męża. Stanisław miał wyjść z domu 13 grudnia, nie mówiąc dokąd się udaje. Pojawił się jeszcze raz tydzień później w towarzystwie jakiegoś mężczyzny i miał oddać Mirosławie rachunki za wodę oraz klucze. Po czym wsiadł do zielonego samochodu ciężarowego i odjechał. Notatka policyjna o zaginięciu mężczyzny dotarła do wszystkich komisariatów w całej okolicy. Rozpoczęły się oficjalne poszukiwania Stanisława Romanowskiego. W lokalnej prasie ukazały się policyjne komunikaty ze zdjęciem zaginionego. Oprócz policji, Staszka szukała również rodzina: siostra, brat. Ale i sama Mirosława z córkami, które były bardzo przejęte zniknięciem mężczyzny. Monika, młodsza córka, nie mogła pogodzić się z faktem, że ojciec wyszedł z domu i nie wrócił. Odczułaby wielką ulgę, gdyby chociaż zadzwonił i powiedział, że żyje. Rodzina chwytała się wszystkiego, by odnaleźć Staszka. Codziennie dostawali po kilka wiadomości, że ktoś widział Stanisława. To dawało im nadzieję, że nadal żyje. Sam słynny Jasnowic Szłuchowa w swojej wizji widział zaginionego, żywego. Pytali wszystkich mieszkańców wsi skrwilno, jednak nikt nic nie widział. Zostało przeszukane pobliskie jezioro i las, jednak bez skutku. Kilkakrotnie skrzykiwali grupy liczące po 20 lub więcej osób, by przeczesywać każdy skrawek ziemi, kawałek po kawałku. Sprawdzano studnie, stawy i nadal nic. Pojawiało się wiele anonimów, których ktoś pisał, że widział Staszka. Mijały tygodnie, a potem miesiące, a mężczyzny nadal nie odnaleziono. Dochodzenie w sprawie jego zaginięcia zostało umorzone. 14 lipca 2002 roku, dzień po imieninach Staszka, na komendę powiatową w Rypinie zgłosił się jego brat Zcisław wraz z żoną Iwoną. Zwierzyli się komendantowi ze swoich obaw związanych z nagłym zaginięciem ich bliskiego. Szukali go bezskutecznie już blisko rok. Dziwiło ich to, że Staszek nie zabrał ze sobą ani ubrań, ani dokumentów, nie pobierał też renty był zżyty z rodziną, więc tak długi brak kontaktu z jego strony, tym bardziej zastanawia. Bratowa Stanisława dodaje, że zazwyczaj gdy mężczyzna się upił i nie wrócił na noc, to Mirosława szukała go od razu następnego dnia, czy to po rodzinie, czy to po znajomych. Tym razem zaczęła poszukiwania dopiero po tygodniu. Zdzisław poparł żonę. Stwierdził, że jego brat nigdy nie chciał odejść z domu, więc całe to zniknięcie nie trzyma się kupy. Dodatkowo 5 grudnia miał dostać zwrot w wysokości 40% zaległości powodu do strat, które odnieśli, gdy zakłady mięsne splajtowały. Wiedząc, że otrzyma tak dużą kwotę pieniędzy, na pewno by nie odszedł, a Mirosława nie była upoważniona do odbioru tych pieniędzy. Jeśli chodzi o rachunki, które miał niby przekazać żonie, to faktycznie płacił za wodę, ale wszystkie rachunki trzymał u siebie w pokoju. Dlaczego więc tym razem oddał je byłej żonie? I Iwona dodaje, że odkąd Staszek był w związku z Mirką, to nie mieli z parą dobrych relacji. Praktycznie ze sobą nie rozmawiali. Mimo, że ich dzieci były w podobnym wieku, to nigdy nie utrzymywały kontaktu ze sobą. Dopiero po trzech latach dowiedzieli się, że para była po rozwodzie. Brat Staszka podzielił się jednak z komendantem pewnymi przemyśleniami, które od pewnego czasu go męczyły. Otóż jego bratowa Mirosława była ostatnią osobą, która widziała Staszka. Żywego. Dodatkowo dotarł do informacji, że kobieta kilka razy kupowała cement w rpinie. Niedługo po zaginięciu swojego byłego męża wyremontowała jego pokój. Co więcej, zapraszała tam gości. Zauważył, że zniknęła wersalka, na której spał brat. Mirosława miała tłumaczyć to tym, że kanapa była już stara i przegnita. Zdzisław i Iwona po raz pierwszy wysuwają tezę, że to Mirosława mogła mieć coś wspólnego z zaginięciem Staszka. Żądają, aby policja przeszukała pomieszczenia oraz obejścia posesji, w której mieszkał Stanisław. Są niemal pewni, że nie żyje i że należy szukać ciała. 18 listopada na teren posesji Stanisława i Mirosławy Romanowskich zajechały policyjne samochody. Przyjechał komendant policji, funkcjonariusze służby kryminalnej, a nawet pracownik komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, który przyjechał ze specjalnie wyszkolonym do poszukiwania zwłok psem. Zorganizowano nawet wóz asenizacyjny, który wywiózł nieczystości z opróżnionego szamba. Krok po kroku sprawdzano każdy element posesji. Przeszukano pomieszczenie kurnika, wypompowano wodę ze studni, przeszukano również garaż. Policjanci właśnie w tym pomieszczeniu zauważyli, że część betonu ma ciemniejsze zabarwienie i przysypane jest cienką warstwą wapna. Mirosława obserwowała wszystko bez emocji. Była spokojna i o nic się nie martwiła. Jednak na jej twarzy pojawił się strach, gdy funkcjonariusze zaczęli uderzać metalowym prędem w różniącą się posadzkę. Wyraźnie było słychać głuche odgłosy, co oznaczało, że pod spodem jest pustka. Policjanci zaczęli skuwać beton. Pomagał im Zdzisław, brat Staszka. W pewnym momencie w wyrwie pod betonem zauważył ludzkie nogi. Kując dalej, ukazało im się całe ciało szukanego od roku Stanisława Romanowskiego. Na pierwszy rzut oka było widać liczne obrażenia głowy, szyi oraz ręki. Mirosława rzuciła tego do policjantów, że w kotłowni znajduje się ukryta metalowa rurka, którą uderzyła męża w głowę. Zdzisław poczuł wielką ulgę, choć od dawna wiedział, że jego brat nie żyje, to cieszył się, że będzie mógł go pochować z godnością. Mirosława jeszcze tego samego Dnia została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa. Nie chciała korzystać z żadnego z przysługujących jej praw, nie zażądała adwokata, nie chciała składać zażaleń. Poprosiła jedynie o to, by zawiadomiono jej córki. Tej samej nocy Mirosława przyznała się do zabójstwa Stanisława i złożyła wyczerpujące wyjaśnienia. Był czwartek 13 grudnia 2001 roku. W domu był tylko Stanisław i Mirosława. Karolina ich starsza córka nie mieszkała już z rodzicami od trzech lat. A młodsza Monika pojechała na zjazd, ponieważ studiowała w Bydgoszczy. Mirosława wróciła właśnie z wizyty u swojej chorej matki, a Stanisław od progu opowiadał byłej żonie o swoim pomyśle, by sprzedać dom i podzielić się majątkiem. Kobieta nie chciała o tym słuchać. Zbudowała to miejsce własnymi siłami, włożyła w nie dużo serca, łez i potu. Zresztą myślała cały czas, że to Staszek się wyprowadzi i zostawi jej dom. Mirosława nie chciała z nim rozmawiać. Poszła do swojego pokoju, a mężczyzna zaczął pić. Minęło kilka godzin. Kobieta zdecydowała się na rozmowę z byłym mężem. Chciała odwieść go od pomysłu sprzedaży ich domu. Weszła do jego pokoju, miała ze sobą metalową rurkę, którą trzymała zawsze przy łóżku. Staszek spał, podeszła więc do niego. Zaczęła budzić. Mówiła spokojnie, że chce porozmawiać. Mężczyzna, zdenerwowany, zaczął krzyczeć na Mirosławę. Kobieta zaczęła wrzeszczeć, że nie sprzeda ich domu, że prędzej umrze, niż on to zrobi. Żadne argumenty nie przemawiały do Staszka, w końcu był pijany, więc ciężko o rzetelną rozmowę. Między byłymi małżonkami wywiązała się awantura. Mirosława nie wytrzymała i zaczęła uderzać Staszka metalową rurką. Biła na oślep, uderzała gdzie popadnie, w szyję, z boku głowy atakowała bardziej lewą stronę, bo prawą Staszek zasłaniał. Wiedziała, że musiała zadać dużo ciosów, ponieważ mężczyzna przestał się ruszać. W pokoju było ciemno, nie widziała żadnej krwi. Wystraszona pobiegła do swojego pokoju, zamknęła drzwi na klucz, oparła się o ścianę i przesiedziała tak do rana. Nie wiedziała, czy mąż żyje, czy nie. Bała się sprawdzić. Następnego dnia, z samego rana, wróciła do pokoju męża. Leżał dokładnie tak, jak go zostawiła poprzedniej nocy. Złapała go za rękę, by sprawdzić puls, jednak ta była sztywna i zimna. Miała pewność, że zabiła Staszka. Dopiero teraz zauważyła, jak wygląda jego pokój: ciało mężczyzny, podłoga i ściany. Były całe we krwi. Mirosława wiedziała, że musi pozbyć się zwłok Staszka. Chciała je pochować, chodziła więc po posesji, by znaleźć odpowiednie miejsce. Podczas przerwy na papierosa postanowiła, że pochowa byłego męża w garażu, a dokładnie w dawnym kanale do remontu samochodów. Gdy pogłębiła trochę istniejący dół, przyciągnęła tam zwłoki Staszka na kocu, który leżał na jego wersalce. Bała się go dotykać. Mirosława nie wiedziała, skąd ma w sobie tyle siły, by ciągnąć przez całe podwórko zwłoki Staszka. Garaż znajdował się kilkadziesiąt metrów od ich domu. Dodatkowo była zima i leżał śnieg. Ciągnęła zwłoki z przerwami. Najpierw w spokoju na parter, później odczekała, aż zrobi się ciemno i znowu ciągnęła je już prosto do garażu miała szczęście, bo nikt nie widział, co robi. Ściągnęła z niego koc i założyła mu na głowę torbę foliową, bo wydawało się jej, że mężczyzna na nią patrzy. Tak przygotowane ciało wrzuciła do kanału i zalała prowizoryczny grób betonem. Zamknęła budynek na klucz, i nie pozwoliła nikomu tam wchodzić. Kobieta dodaje, że przez kilka miesięcy nie wychodziła z domu, nawet w święta. Jedyne miejsce, do którego chodziła, to garaż, w którym ukryte były zwłoki Staszka. Codziennie o 16:15 modliła się za niego. Nawet na wszystkich świętych zapaliła tam świeczkę i odprawiła małe nabożeństwo w jego intencji. Później zaczęła mieć halucynacje. Wszędzie widziała Staszka, słyszała jego głos. Zaczęła nawet myśleć, że nie ma go w tym grobie. W pomieszczeniu, gdzie ukryła zwłoki, urządziła kurnik, wyłożyła sumą posadzkę i ustawiła blaszany pojemnik na parę, by nikt po mężu nie chodził. Mirosława przyznała się policjantom, że córce Monice powiedziała o zabójstwie byłego męża dopiero na Wielkanoc. Starszej córce nie powiedziała nic. Ta dowiedziała się dopiero razem z resztą rodziny w dniu wykrycia zwłok. Kobieta bardzo żałowała tego, co zrobiła. Chciałaby cofnąć czas, aby to się nigdy nie wydarzyło, dręczyło ją poczucie winy. W związku z wyjściem na jaw nowych okoliczności. Zostaje wezwana na policję oraz przesłuchana młodsza córka Romanowskich, Monika. W końcu według zeznań matki, miała ona już wcześniej wiedzieć o morderstwie dokonanym przez jej matkę. Monika opowiedziała policji o swojej roli w zabójstwie ojca. Okazało się, że była ona dość duża. Otóż Monika, wbrew temu co mówiła Mirosława, przez cały czas miała być w domu. Nie wyjeżdżała do Bydgoszczy na studia. 13 czerwca 2001 roku, Rano ostatni raz widziała ojca żywego. Miał jechać gdzieś rowerem. Pytał się jeszcze córki, czy ma papierosy, a gdy ta odpowiedziała, że nie, to odburknął coś pod nosem i wyszedł. Monika do południa była w domu, napaliła w piecu, zrobiła obiad, trochę się pouczyła, a potem poszła do kościoła lub do kolegi. Podczas składania zeznań stwierdziła, że nie pamięta dokładnie. Wróciła z powrotem około 18.00. Było już ciemno. Z drogi zauważyła, że w kuchni pali się światło, więc po wejściu do domu od razu skierowała swoje kroki właśnie w tym kierunku. Przy oknie stała Mirosława. Monikę zdziwiło to, w jakim stanie była. Wyraźnie zdenerwowana, rozczochrana, z oczu leciały łzy, a całe ciało jej się trzęsło. Podbiegła do mamy, próbowała coś do niej mówić, ale ta była nieobecna. Pytała Mirosławę, co się stało, ale kobieta mówiła niewyraźnie i Monika nie mogła nic zrozumieć. Chciała dać matce leki na uspokojenie, ale Mirosława nie była w stanie ich zażyć. Po kilku minutach Mirosława złapała córkę za rękę i zaprowadziła ją pod pokój Staszka. Monika domyślała się, że coś musiało się stać jej ojcu. Dziewczyna weszła do środka. I od razu zobaczyła krew rozbryzganą po całym pokoju. Następnie skierowała wzrok na kanapę, na której leżał Stanisław. Był cały we krwi. Podeszła do niego i upewniła się, że nie żyje. Położyła mu na twarz poduszkę, by na nią nie patrzeć. Wyszła z pokoju i zaprowadziła nadal roztrzęsioną matkę do jej pokoju. Mirosława uspokoiła się dopiero po dwóch godzinach. Opowiedziała córce, co dokładnie się wydarzyło. Staszek miał złapać byłą żonę za włosy i siłą zaciągnąć do swojego pokoju. Groził jej siekierą, że ją zabije. Mirosława w obronie własnej miała uderzyć go czymś metalowym w głowę. Ciało Staszka leżało w jego pokoju przez całą noc. Mirosława i Monika, jak gdyby nigdy nic, następnego dnia rano poszły w odwiedziny do matki Stanisława, pani Ireny. Po powrocie wiedziały, że muszą ukryć ciało. Monika nie pamięta, która z nich wpadła na pomysł, by pochować ojca w kanale. Dziewczyna wspomina, że weszła jeszcze raz do pokoju ojca, by upewnić się, że to, co się wydarzyło, nie jest tylko złym snem. Kobiety zawinęły ciało Staszka w koc i położyły je na podłogę. Nie dały rady go podnieść. Więc więc obydwie musiały ciągnąć jego zwłoki po ziemi. Droga, jaką musiały pokonać, była bardzo długa i kręta. Dwie kondygnacje schodów: piwnica, podwórko i w końcu garaż. Przed ułożeniem ciała w kanale musiały jeszcze pogłębić dół. Następnie wrzuciły tam zwłoki i zasypały. Przykryły grób tapicerką z samochodu i wróciły do domu. Zakrwawioną siekierę i metalową rurkę Monika dokładnie umyła. W piecu spaliła koc, ubrania, które miał na sobie Staszek, kołdrę i poduszkę. Następnego dnia Monika pojechała na zajęcia, a po drodze zawiozła Mirosławę do jej mamy. Po powrocie do domu obydwie porąbały i spaliły w piecu kanapę, na której spał Staszek. Paliły również zasłony, firany oraz dywan. U Stanisława stały dwie wersalki, więc tą spaloną zastąpiły kanapą z pokoju Moniki. Powiesiły nowe firanki i zasłony. Zmyły krew z mebli oraz sprzętów, a tą, która znajdowała się na ścianie, próbowały zeskrobać. Zacieranie wszelkich śladów zabójstwa w pokoju Staszka trwało aż tydzień. Mirosława przez cały czas była na lekach uspokajających, codziennie zwiększała sobie sama dawkę. Jednak pozorne czyszczenie pokoju nie przyniosło spodziewanego efektu. Mirosława cały czas czuła fetor za każdym razem, gdy wchodziła do pomieszczenia. Poprosiła więc zięcia, by ten przeprowadził w nim gruntowny remont. Zięć więc zagipsował ściany, pomalował podłogi i odnowił sufit. Podczas prac remontowych rodzina nadal poszukiwała Staszka. Monika szukała wszelkich sposobów, by móc uwiarygodnić wersję mamy, że. Ojciec wsiadł pod domem w zieloną ciężarówkę i odjechał. Dziewczyna pisała anonimy do krewnych, do policji, do redakcji, by kierować podejrzenia na innych. Podrzuciła nawet list do siostry jej ojca, Krystyny. Pisała w nim, że ktoś widział ojca żywego i zdrowego. Dziewczyna skontaktowała się nawet z redakcją programu: ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jednak gdy przyszło do realizacji programu, to Monika wycofała się. Starsza córka Romanowskich, Karolina niezbyt przejęła się zaginięciem ojca. Była wtedy w ciąży i to bardziej zajmowało jej myśli. Choć nieraz mówiła do męża, że wolałaby, aby Staszek nigdy się nie odnalazł. Monika musiała chronić matkę za wszelką cenę. Wiedziała przez co przeszła i jest pewna, że kobieta na to nie zasłużyła. Monika została tymczasowo aresztowana za współudział w zbrodni i niepowiadomienie organów ścigania. Sąd Okręgowy we Włocławku 30 marca 2004 roku skazał Mirosławę na 15 lat więzienia za zabójstwo męża, a jej córkę Monikę na półtora roku więzienia, jednak 21 października 2004 roku sąd apelacyjny w Gdańsku obniżył Mirosławie karę z 15 na 10 lat więzienia. Amonice zawiesił karę warunkowo. Biegli sądowi z zakresu psychiatrii uznali, że Mirosławę cechuje znaczny chłód uczuciowy, ma tendencję do ukrywania i zalegania napięć oraz konfliktów. Wydarzenia z 13 grudnia były wynikiem rozchwiania emocjonalnego oraz odreagowania negatywnych uczuć i przeżyć związanych z osobą byłego męża. Ta opinia miała duży wpływ na obniżenie jej kary. Monika po wejściu na wolność wróciła na studia, może pochwalić się tytułem magistra. Mieszka na stałe w Bydgoszczy. Mirosława przez dłuższy czas nie mogła funkcjonować. Staszek cały czas miał ją nawiedzać. Nie mogła jeść, nie mogła spać. Po opuszczeniu zakładu karnego wszystko wróciło do normy. Wyjechała w inny region Polski i tam zamieszkała w małym mieszkanku. Stara się zachować anonimowość. Ma stały kontakt z córkami i wnukami, nie planuje wiązać się z żadnym mężczyzną. Zamierza resztę życia przeżyć samotnie. Historia Mirosławy jest opisana w książce Katarzyny Bondy Polskie Morderczynie. To właśnie ta książka stanowiła główne źródło mojego podcastu. Zachęcam was do jej przeczytania, bo według mnie jest to najlepsze dzieło pani Bondy. Właśnie dzięki tej książce rodzina Mirosławy w końcu dowiedziała się przez jakie piekło przychodziła kobieta w ciągu całego trwania jej związku ze Staszkiem. To już wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Mam nadzieję, że dla wielu z was będzie to historia usłyszana po raz pierwszy. Na pewno jest warto usłyszenie. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawa. Wiem, że Większość z was czeka na informację dotyczącą mojego dziadka. W ostatnim odcinku wspominałam wam o tym, że zaginął i że go poszukujemy. Niestety finał okazał się być dla nas najgorszy z możliwych, otóż dziadek nie żyje. Szukaliśmy go przez dwa tygodnie, a dziadek przez cały czas znajdował się w miejscu najmniej dla nas prawdopodobnych. Prawdopodobnym, gdzie nikt by nawet nie pomyślał, że, że może tam się znajdować. Dziadek przeszedł dystans około 5 kilometrów ze swojego domu do miejsca, w którym go znaleziono. A my na wyniki sekcji zwłok, co było przyczyną jego śmierci, na razie wiemy tylko tyle, że nie przyczyniły się do niej osoby trzecie. Prawdopodobnie po prostu dziadek w wyniku zmęczenia musiał albo zasłabnąć, albo. Nie wiem, może miał atak serca, ciężko mi cokolwiek teraz mówić. Możecie się domyśleć, no, przeżywamy wielką tragedię. Dla mnie naprawdę śmierć tak bezsensowna. Nie chcę już wchodzić tutaj w szczegóły, tylko żebyście wiedziały, że wiedzieli, że no, niestety nie udało się znaleźć naszego dziadka. Stąd też przerwa w moim tutaj nagrywaniu trochę dłuższa, ale mam nadzieję, że wszystko już wróci do normy, starając sobie to jakoś wszystko układać w głowie. Jest ciężko, ale cieszę się faktem, że jest już z babcią tam u góry. Dziękuję oczywiście Wam za wszystkie miłe komentarze, może nawet nie miłe, tylko takie, no, takie napawające nadzieją, za trzymanie kciuków, za modlitwy. Naprawdę dało mi to duże wsparcie i właśnie tą nadzieję, której tak bardzo. Potrzebowałam. No, także to wszystko na dzisiaj. No, myślałam, że przyjdę do Was z trochę mm, lepszą informacją, że dziadek się odnalazł. Jednak jak widać, mieliśmy po prostu ogromnego pecha, ogromne nieszczęście. Także moje kolejne przesłanie dla Was jest takie, że jeśli macie osobę chorą, właśnie na demencję, starczą na Alzheimera, to, to dbajcie o nią i dbajcie o, o bezpieczeństwo tej osoby. Kupcie jakieś opaski, jakieś GPS-y. My, niestety, mieliśmy zbyt duże zaufanie widocznie do dziadka, i no, nie zabezpieczyliśmy go tak, jak powinniśmy, i będziemy sobie to pewnie zarzucać do końca życia. Dlatego proszę, jeżeli macie do czynienia z taką osobą, to GPS jest naprawdę najważniejszy. A jeżeli, nie macie, jeżeli macie kochanych dziadków i którzy mają jeszcze sprawny umysł, to odwiedzajcie ich naprawdę jak najczęściej, dzwońcie do nich, bo później, jak tej osoby zabraknie, to. Zostaje taka myśl w głowie, że mogłam, mogłam więcej, mogłam odwiedzać częściej. Mogłam powiedzieć coś miłego, mogłam częściej mówić, że, że kocham moich dziadków. Także z taką myślą was zostawiam: dbajmy o tych, o swoich bliskich, bo naprawdę rodzina jest najważniejsza. To wszystko, więc na dzisiaj przypominam wam o Instagramie, przypominam o możliwości postawienia mi kawy. Mam nadzieję, że odcinki będą się pojawiać częściej, ale tak jak mówię, muszę poukładać sobie wszystko na nowo, stworzyć jakby życie na nowo, w, których, w którym nie ma już mojego dziadka. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.